Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 454 posłów, większość bezwzględna 228 posłów. Za oddało swój głos jeden poseł. Przeciwnego zdania było 453 posłów. Przy braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu do ustawy o zmianie ustawy Prawo celne.